W Zespole Szkół Politechnicznych Energetyk zakończył się pierwszy etap projektu unijnego Leonardo da Vinci. Dzięki pozyskanym środkom europejskim grupa 20 uczniów wyjechała na kilka miesięcy do Berlina, gdzie odbywała staże w niemieckich firmach. Szkoła na realizację projektu otrzymała z funduszy europejskich kwotę w wysokości 92 tysięcy euro. Pieniądze zostały przeznaczone na staże oraz dodatkowe zajęcia, które przygotowywały uczniów na wyjazd do obcego kraju. Po wyjeździe do Berlina młodzi ludzie przez kilka miesięcy pracowali w niemieckich firmach, gdzie zajmowali się m.in. tworzeniem stron internetowych i folderów reklamowych. Idea cała tego projektu jest taka, aby młodzież w Berlinie była w pełni usamodzielniona, a więc my jako szkoła w ramach projektu gwarantujemy im tylko miejsce odbycia praktyki i miejsce pobytu, natomiast wyżywienie, komunikacja, przebywanie na terenie Berlina, wszystko jest jakby wśród młodych ludzi, a więc oni mają sobie ugotować, oni mają pojechać do pracy, oni mają wrócić do pracy, a więc ma być to dla nich jakby taka pierwsza styczność z dorosłością. Uczniowie przyznają, że pobyt w Berlinie był dla nich ciekawym doświadczeniem. Dzięki pozyskanym kontaktom niektórzy otrzymali oferty pracy w okresie wakacyjnym. Poprzez ten wyjazd na pewno nauczyliśmy się dużo nowych rzeczy, których tutaj na miejscu nie poznaliśmy. Nawiązaliśmy faktycznie kontakty jakieś, liczymy na dalszą współpracę, tak samo pracodawcy z Berlina liczą na jakiś tam kontakt z nami. Niektórzy dostali normalne oferty już pracy na lipiec, sierpień. Ja na przykład nawiązałem taki kontakt, że po prostu jeżeli oni będą mieli jakieś zlecenie na nowe strony, no to będą się odzywać, kontaktować z nami mailowo. Pod koniec września na zagraniczne staże wyjedzie kolejna grupa 23 uczniów z Energetyka. W następnym etapie projektu uczniowie będą mogli skorzystać także ze staży we Włoszech. W maju przyszła następna informacja, kolejne pieniądze dostaliśmy. Tym razem oprócz Berlina młodzież będzie wyjeżdżała do Włoch i ten projekt to 99 750 tysięcy euro. W ramach kolejnego projektu szkole udało się również wysłać 4 uczniów na warsztaty fotograficzne do Mołdawii. Poznawali tam techniki robienia zdjęć metodą cyfrową oraz otworkową. Kurs polegał na tym, że uczyliśmy się zrobić dobre zdjęcia, tylko że to były różne rodzaje, krajobrazy, portrety. Mieliśmy fotografię otworkową. Robiliśmy sami aparat z puszki aluminiowej. Wywołowaliśmy, potem sami zrobiliśmy ciemnie. W ogóle fajnie było.